Okej, z tej strony deku i sprawdzamy, co jest po zakończeniu gry. Nie, ja się nie będę tu śpieszył. My już tutaj byliśmy. On jest oszust. Maybe you should have a closer look. A tutaj nic nie mamy. Tu się wszystko rozpoczęło, tu się wszystko zakończyło. Ale to, co mnie interesuje, to Wielka Pagoda. No i tak jak mówiłem, zerknijmy jeszcze do Wielkiej Pagody. To są te obrazy chyba, co my widzieliśmy wcześniej. Tak, to są te obrazy, co my oglądaliśmy i to są te po zakończeniu rozdziałów. Ale jednego brakuje. In his steps you've trod, from his eyes you've seen. The circle has led you back. Have you gleaned any truths? Long has an old friend waited for you. Destiny ripens. This last mural holds the key. Go forth. No one sees this myth more clearly than him. Czegoś nie spodziewałem. Może to nasz będzie nasze prawdziwe zakończenie niż tamte udawane. Gdzie nasz ten mnich znowu, znaczy małpa znowu zamknęła. Może ma układ jakiś z tą całą resztą. Jakiej kondycji trzeba spełnić, żeby tutaj dotrzeć, to wam nie powiem. Już na takie coś mieli zaimplementowane, a się w grze nie znalazło. O kurde. Czyli ta gra miała być jeszcze większa. Albo więcej mechanik. Zakładam, że będą jakieś DLC albo jakieś aktualizacje. Więc jak coś takiego by poprowadzali, to może wtedy w DLC, w nową grę plus bym zagrał. Ale to się zobaczy. W przyszłości, jak coś twórcy jeszcze dodadzą do gry. I co, zrobimy sobie odpoczynek. Sklepik coś ma nowego? Nie, sklepik nie ma nowego. Biegnijmy dalej. Tutaj znowu mamy tylko puste płacie terenu, przeciwników nie ma. Jakieś coś kotopodobne. A nie, pies. It's no easy feat getting here. I know you didn't come to keep me company. In your heart, there must be something you can't get over. Or someone you can't let go of. Same goes for me. I can't kill that monkey. No one can. Except himself. But at last, I see. This is the only way. He had no choice.
and neither did I. Stars rush the moon, and winds drive the clouds! I was just wondering, is our fight here and now all part of his plan? Have some of the spark. That's it. I won't hold back from now. Let's fight! My gain springs from your loss. Better to start over. If you can't evade this, I'll train in his stead. When you know it's too late. The nine sky, swifter than shooting stars. Clouds drift on, barriers abandon. Seeing you here brings such delight. Years I've waited. Now, let's have it! The world knows every stir of your mind. Best tricks, use them. Don't hold back. Thunder, be my skin. And lightning, my heart!
such life and death as you have. I admire them. Somehow seeing you stirs memories I have. You will not prance before me. Elf vile bear. Through the air. Like a falling star! Today's clash didn't satisfy my spirit. Go back with me to the sky. Let us get drunk before we continue this fight. Cztery godziny już tutaj walczę z tym. W międzyczasie jeszcze gdzieś tam się musiałem podekspić. Już nie dawałem radia, chciałem to po prostu ukończyć. Such power must be new to you. You should first spar with them a while. Który pierwszy? Wow. Co to jest? Mocny jak głaz tylko mamy. Cztery niebiańscy królowie. Wow, co tu się dzieje? Wow. Byle tylko tutaj nie przegrać, bo mam tamtej walki dosyć kompletnie. Ała, ała, ała. Ale to jest prawdziwy finał, a nie tamto, co my widzieliśmy. Nie wiem, czy to tak miało być, czy... Zmień kamerę.
straciłem trochę. Jak to użyć? Mocno to nie zadziałało. Dobra, to są takie przerwniki. Smok? Czy wy jesteście lungami? Dobra, to jest najbliżej. Nie mam rozdzielonych pasków na 4 życia, więc oni są jakby jednością. Oznacza, że jest jednego mniej. Niebieskiego króla. Chodź ty. Ty się wykładasz ładniej mi. Dobra, kamerę zmień. Prawdziwa natura małpki. W tej walce. Mogę stąd wyjść? Kolejnego króla mniej. Tak, ja tu się na nim. Ten jaki podatny. No i to są finishery. Bierz go. Co my dostaliśmy? Ludową kąpiel. Dobrze wiedzieć, że jak się zginie, to zaczynamy z nim walkę. A monkey of worthy day! As I've helped you, I shall see it through! A jeśli jak zginę, że będę musiał znowu zacząć z nim od początku tą całą waloną akcją. Ale walczymy akurat tu. Dawaj go. Kurde. Okej, to nie jest przerywnik. To jest źle obroniony atak.
Ale dlaczego ty grasz? Mieczykiem, a ja nie mam żadnego miecza, co? Auć. Dawaj, mocny. Kurde. Chciałem sobie życie zregenerować. Dobra. Częściej muszę mocne ataka używać. Raz, dwa, unik. Raz, dwa, unik. Raz, dwa, unik. Tu się na nim. Okej. Okay. Raz. Dobra. A rock must be solid. Okej. Ciśniemy go. Raz, dwa, trzy. Nie. To już tak nie działa. Raz, dwa. Lang, kiedy ty się poddasz? Opo. Kurde. Teraz to chyba tak miało być. Wow. Okej. Koncentrację miałem po coś innego, a tutaj w tej walce to ja po prostu nie jestem w stanie.
ogarnąć, co tu się wyprawia, nie? Ale chcę nawetować całą i... Nie działa mi to. Chyba, że mi przycisk się zepsuł. Nie działa mi to. Dawaj go! I hear tell this Yao Guai is... I rank a thousandfold above that king. As his sire, he reveres me, and like a deity, he serves me. How dare you think I'm his slave? Kindly chant the loosening spell and release me, Tathagata, so that you can take back my headband, and I can be free. That Yao Guai said he knew me somewhat. Surely he's no mere mortal. He must be somebody from the court. Great. The journey ends here. Those eyes wide to bring them to hell. Watch me rip it off. And break free! The wind is his. My brothers tested you at my behest. All for this day. And only now do I understand that fight. No prestige can shackle him. No band can keep him caged. A mortal death for an unbound mind and will. May you not fail him. I'm now at peace. Your journey, though, has just begun. Say, what's to come of Destiny if he steps out of that mural?
I make a living by reading what was written. The signs alone tell what's to come. What's to come is what's not yet written. No one can read what's not written. Destiny is written in what's done. What's done shapes what's to come. None escape. It's all written for me, if only I uncover all that occurred. So? There really is something even you cannot read. That's good. Very good. Lazurowa kopuła zaklęcia. Między nieskończoną kopułą a równinami śmiertelników stoi samotna, nieugięta małpa bez skazy. Przemień się w kamienną małpę, by zyskać niewrażliwość na porażenie i truciznę. Pochłaniasz mróz i poparzenie, by się wzmocnić. Zachowujesz dostęp do zaklęć przeznaczonego i przekształcasz całą zdobytą przed przeobrażeniem koncentrację, by użyć jej później. Okej. To tutaj jeszcze jest niezapisany obraz. Trójramienna włócznia dwusieczna. Dostaliśmy broń. Spory content gry tutaj jeszcze był w tym zakończeniu. Ciekawi mnie, czy coś jest za tymi drzwiami. Pozostaje nam pójść jeszcze na ten normalny finał. Zobaczę, czy coś się zmieni. Walkę wam. Find him here, but I don't see a trace of him. He's nothing but a rock here. What's this supposed to mean? If you ask me, this rock must be the stone egg that holds Wukong. I gave it a knock, but nothing happened. Maybe you should have a closer look. Walkę wam pominę, ale kastenki zostawię, bo walka raczej nie będzie się niczym różnić. A jeśli coś będzie różniła, to wam to wtedy zostawię. Więc, nie przedłużając, idziemy dalej. O! Nie ma cutscenki tutaj. No dobra, czyli ta cutscenka była niezmieniona, więc zobaczymy się po walce, czy coś się zmieni. Elegancko. Jest 5 relikwii. Umysł chyba też uwolniliśmy. Go posiadał Erlang. Teraz pytanie, czy coś się zmieniło.
You must have heard tales about him. Some say he helped Tongue Monk fetch the scriptures, was granted Buddhahood, and stayed on Mount Lingshan thereafter. Some say it was not him who was granted Buddhahood. The real him was already dead on the journey to the West. Some say that the journey never happened. He is nothing but a monkey who lives in some storyteller's tall tale. But now, you will hear a tale which no one has ever known. To jest coś nowego. What does it matter if you become a Buddha? That headband has always been on your head. Keep those eyes wide open. Watch me rip it off and break free. Soon, Wukong. When you defied the Celestial Court, I had to seal you beneath the mountains with my immense power. Yet, after enduring punishment, you embraced the Dharma, uplifted good against evil, and subdued Yao Guais throughout the journey. For your contribution, I now bestow upon you the title of Victorious Fighting Buddha. He defied the Celestial Court, and the Jade Emperor imposed three ordeals. Only when the chicken finishes pecking the rice, the dog laps up the flowers, and the lamp burns through the key, the rain will fall. Thank you.
friends. One final toast before we crash the Celestial Palace! No i teraz dopiero chyba dopełniliśmy przeznaczenie. Interpretacja myślę, że zostawię wam. Jak to wszystko analizować? Co sądzić? No ale to widać, że jest finał, na jaki liczyłem. Finał, którego nie dostaliśmy w tym pierwszym zakończeniu. Ten finał jest godny finału. Te finishery, te wszystkie animacje, te tyle walk. Choć natierpiałem, walcząc z tym Erlangiem na początku, ale całe szczęście, że małpa. Jak już się zamieniliśmy tą wielką małpę, to jak tam się zginie, to już można na spokojnie grać. Ja bym chciał wrócić do Wielkiej Pagody. Ostatni raz. To jest echo przeszłości. Historia trwa. Czyli my tak naprawdę prawdziwego zakończenia nie dostaliśmy. Wtedy. Zastanawiam się, czy nie ma jakiegoś jeszcze ukrytego zakończenia. Bo my od Erlanga uwolniliśmy umysł Wukonga prawdopodobnie. Mamy uzupełnione dwie postacie, czy nawet więcej. Sędziwa małpa, Maitreya, Erlang. No i patrzcie, jeszcze dwóch postaci mi brakuje. Jedna ponoć jest z... po rozpoczęciu nowej gry plus, a ostatnia to nie mam pojęcia. Dobra, to jeszcze to sobie uzupełniłem medytację. Tutaj tak jakby dalej brakuje nam. Tego jednego umysłu. No i powiem wam, że tutaj jeszcze za bardzo nie jest tak wprost powiedziane co i jak. Jakby dalej to nie było ukończone. Ale w sumie dostaliśmy echo przeszłości, więc może to już jest ostatnie zakończenie i więcej nie będzie. Więc myślę, że w tym miejscu zakończymy sobie odcinek i przygodę w Black Myth Wukong. Do gry bym wrócił, ale dopiero gdzieś tam. Nie wiem, jak patrzę, wydadzą jakieś może DLC czy coś, bo na razie to nie mam po co wracać. Mamy wszystkich bossów zrobionych, nowa gra plus ta bardzo mnie nie zachęca. Więc w tym miejscu dopełniliśmy przeznaczenie, można powiedzieć. Pokonaliśmy Erlanga. Tylko co dalej z umysłem Wukonga, gdzie on zaginął? W sumie uwolniliśmy. Ale co dalej z tym umysłem? Chyba, że to ocknięcie się w tej górze było tym, żeby pokazać, że jednak umysł się przebudził. Ale czy tak było na pewno? No i tu zobaczcie na te obrazy. To wszystkie są takie kolorowe, a ten jeden dalej jest taki nieuzupełniony. Nie wiem, będzie trzeba obserwować, czytać. Może gdzieś na jakiejś wiki Wukonga będzie. A tymczasem gra z wami Deku. Zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!